Majka Groman, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Kradł na całym Dolnym Śląsku, wpadł w Lubinie. Kradł z pomieszczeń garażowych, a także z piwnic. Wszystko, co mógł później łatwo sprzedać, między innymi rowery. Areszt za 1000 porcji narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do głogowskiej policji. Włamywał się do garaży i piwnic, zabierając z nich wszystko, co można spieniężyć. 35-letni legniczanin kradł nie tylko w Lubinie, ale na całym Dolnym Śląsku. W końcu trafił do aresztu i zdaje się, że przez dłuższy czas go nie opuści. Lubińscy kryminalni podejrzewali, że za licznymi kradzieżami nie tylko na terenie Lubina, ale również i całego Dolnego Śląska może stać 35-letni mieszkaniec Legnicy. Ich przypuszczenia okazały się słuszne. Kradł z pomieszczeń garażowych, a także z piwnic. Wszystko, co mógł później łatwo sprzedać, między innymi rowery, drogie narzędzia, sprzęt wędkarski, a nawet ukradł karton z alkoholem. Mężczyzna kradł w sierpniu i wrześniu bieżącego roku, a swoje łupy przechowywał w wynajętym garażu na terenie Legnicy. Część skradzionych rzeczy udało się odzyskać i wróciły do właścicieli. Jego lista przestępstw była bardzo długa, dlatego też po usłyszeniu zarzutów w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie został przekonwojowany do zakładu karnego we Wrocławiu. Zdaje się, że za swoje czyny długo zakładu karnego nie opuści. Na 10 lat może trafić do więzienia kolejny mieszkaniec Głogowa zatrzymany za posiadanie całego arsenału narkotyków. Policjanci znaleźli je w mieszkaniu 30-latka. Narkotyki to niestety wciąż poważny problem w naszym kraju. Głogowscy policjanci zatrzymali kolejnego posiadacza środków odurzających. Policjanci Wydziału Kryminalnego Głogowskiej Komendy w wyniku pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który w swoim mieszkaniu posiadał ponad 1000 porcji użytkowych marihuany i amfetaminy. 30-latek usłyszał już zarzut posiadania narkotyków. Na wyrok nie czeka jednak na wolności. Mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do głogowskiej policji, osadzony w policyjnym areszcie. Na wniosek policji i prokuratury dostał 3-miesięczny areszt śledczy do wyjaśnienia całej tej sprawy. Ostateczne wyjaśnienie sprawy nastąpi na wokandzie sądowej. Aresztowanemu Głogowianinowi za posiadanie narkotyków grozi nawet 10 lat więzienia. Próbowali obrabować jubilera w samym centrum miasta, ale spłoszył ich alarm. 29 i 33-latek są już w rękach policjantów. Grozi im nawet 12 lat więzienia. Do napadu na jubilera doszło niemal w samo południe, na początku listopada. Warto dodać, że salon znajduje się przy Legnickim Rynku. Dwóch zamaskowanych mężczyzn weszło w centrum miasta do jednego z jubilerów. Jeden z mężczyzn przytrzymywał kobietę, w tym czasie drugi z nich usiłował rozbić szklane witryny za pomocą młotka. Niestety dzięki zabezpieczeniom nie udało mu się to, włączyła się tak zwana kurtyna dymna i spłoszyła napastników. Gdy napastnicy uciekli, swoją pracę wykonali policjanci i udało im się zatrzymać dwóch legniczan. Ustaliliśmy, iż sprawcami jest 29-letni oraz 33-letni mieszkaniec Legnicy. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury aresztował już obu mężczyzn na 3 miesiące. Niemal wszystkie głogowskie rodziny objęte akcją Szlachetna Paczka znalazły swoich darczyńców. Lada chwila, być może pojawi się kolejna rodzina, dlatego osoby z otwartym sercem mogą się jeszcze przydać. Szlachetna Paczka w Głogowie gości od wielu lat. W tym roku działa przy Miejskim Centrum Wspierania Rodziny. Tutaj właśnie zlokalizowany jest magazyn, gdzie lada dzień darczyńcy będą składowali swoje podarki. Mamy 26 rodzin, mamy 26 darczyńców. Są to i osoby prywatne, i spółki, i jakby takie grupy znajomych, które tutaj nam robią te paczki dla osób potrzebujących i rodzin potrzebujących. Jest to finalny etap taki, że będziemy czekać w następnym tygodniu już na przyjazd paczek do naszego magazynu na ulicy Folwacznej. Wszystkie wcześniej wybrane rodziny znalazły już swoich darczyńców, ale wkrótce może pojawić się kolejna. Warto być zatem czujnym, jeśli palimy się do pomocy. Na tą chwilę mamy jedną taką rodzinę, która czeka na publikację, także można gdzieś
tam odświeżać stronę Szlachetnej Paczki i w takim kafelku wybierz rodzinę. Jeżeli chodzi o Głogów, to na pewno będzie. Nie wiem, czy będzie to dzisiaj, czy będzie to jutro, także warto trzymać rękę na pulsie i sobie gdzieś tam sprawdzać. Jak mówią organizatorzy akcji, głównym celem Szlachetnej Paczki jest mądra pomoc przedświąteczna najbardziej potrzebującym rodzinom. Jest to faktycznie pomoc rzeczowa, która jakby wspiera rodziny w sposób taki materialny, ale takie sprzęty gospodarstwa domowego, AGD, żywność oraz chemia przede wszystkim, odzież. I jest to w teorii, jest to oczywiście pomoc taka jednorazowa, która ma pomóc danym rodzinom w ich tej trudnej sytuacji, w której się znajdują na tą chwilę, na ten moment. To jest jakby takie wsparcie jednorazowe w takim okresie przedświątecznym, świątecznym, żeby to też taki miało ładny, świąteczny klimat. Wszelkie podarki do rodzin objętych akcją trafiać będą przede wszystkim podczas tak zwanego Weekendu Cudów, który w tym roku zaplanowano na 11 i 12 dzień grudnia. Pieczenie pierników, przygotowywanie prezentów i spotkanie z Mikołajem. W Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Dziewinie odbyły się świąteczne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, podczas których nie zabrakło ekologicznych akcentów. W Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Dziewinie czuć już święta, a to za sprawą warsztatów, które odbyły się w placówce i nawiązywały do Bożego Narodzenia. Dzisiaj zostanie wykonane woreczki zapachowe. Pokazujemy, że trocina jest fantastycznym nośnikiem zapachu. Wykonają świąteczne pierniki. Komponują nam się właśnie tutaj te zapachy świąteczne, prawda? Więc pierniki również są w tym cyklu mikołajkowym. Mamy zajęcia właśnie z pieczenia pierników, zdobienia, pieczenia różnych ciast, lepimy pierogi. To są takie zajęcia, które się cieszą bardzo dużą popularnością w okresie tym świątecznym, gdzie teraz właśnie grupy chcą po prostu wyrwać się ze szkoły i przyjechać na takie fajne zajęcia. Uczniowie chętnie piekli pierniczki, które później wspólnie dekorowali. Warsztaty rękodzielnicze cieszą się największą popularnością. Podczas nich uczestnicy wykorzystują głównie ekologiczne materiały, które można znaleźć na przykład na terenie Łęgów Odrzańskich, ale także wszelkiego rodzaju odpady, które można przetworzyć, zamieniając je w dzieła sztuki. Zdaniem instruktorów zabawa jest najlepszym sposobem na naukę, zwłaszcza wśród dzieci. Najlepszym dowodem na to jest, że od kilku lat tak naprawdę przyjeżdżają do nas, są nowe grupy, ale przyjeżdżają takie stałe. Mamy swoich takich przyjaciół, którzy są często, na przykład z Wrocławia. Mamy szkoły, które są cyklicznie. Co roku na przykład w okolicach świąt zawsze robią u nas wigilie lub takie, nie wiem, dodatkowe jakieś warsztaty. Dzisiaj bawiłam się bardzo fajnie. Robiłyśmy takie woreczki z trocinkami i niedługo będziemy jeszcze robić pierniki. Na razie było najfajniejsze, że tańczyliśmy. Pani robiła ciasto, a my potem wycinaliśmy. Podczas mikołajkowych warsztatów nie mogło również zabraknąć głównego bohatera, który wręczał uczniom prezenty. Był także czas na fotografię oraz wspólną zabawę z Mikołajem. Przedświąteczna gorączka trwa podczas zakupów. Warto zachować rozwagę, bo naszą przedświąteczną euforię często wykorzystują sprzedawcy. Jak kupować z głową, na co zwrócić uwagę i jak oddać nietrafiony prezent? Mateusz Bęcz. Obniżki, przeceny, rabaty – to widzimy w sklepowych witrynach. Teraz częściej ulegamy pokusom, a na co zwracamy uwagę? No na to, żeby osoby były zadowolone, te, które te prezenty dostaną. Przeważnie najczęściej jest to moja córka, moi najbliżsi, moi rodzice. Trzeba się już pomału przygotowywać, aczkolwiek jest trochę czasu jeszcze. Moim ulubionym sklepem jest dział książkowy. W tym okresie przedświątecznym dużo jest takich naciągaczy, jakichś organizowanych, takich typu Black Friday, jakiś. Wydaje mi się, że w ciągu roku można spokojnie znaleźć jakieś normalne promocje. O rozwagę apeluje miejski rzecznik konsumentów. Może to nam zaoszczędzić kłopotów później. Nie ulegajmy emocjom, sprawdzajmy ceny, bo nie zawsze jest tak, że ta cena w tym okresie przedświątecznym, czy teraz w tym okresie Black Week, Black Friday, jest korzystniejsza. Często zdarza się, że sklepy, sprzedawcy żonglują cenami i te ceny są podwyższane przed tym okresem, natomiast w tym okresie są obniżane lub jest dodawana naklejka, promocja. Więc tutaj przede wszystkim musimy zachować zdrowy rozsądek, planujmy nasze zakupy,
co potrzebujemy rzeczywiście kupić. No i pamiętajmy, że prawa mamy takie same praktycznie przez cały rok. Kupując prezenty przez internet, warto pamiętać o tym, aby sprawdzić je przy odbiorze. Sprawdzajmy paczki, które przychodzą. Nie róbmy tego na drugi dzień czy później, tylko przy kurierze. Dlatego, że sprzedawca odpowiada za towar do momentu jego wydania przez kuriera. Dlatego, jeżeli chcemy ten towar potem móc skutecznie reklamować, zwrócić, wymienić, musimy sporządzić protokół szkody w momencie odbioru tego towaru. Nietrafiony podarek można zwrócić. Jedynym wyjątkiem jest, jeżeli kupujemy towar z obniżoną ceną, gdy towar posiada wadę, no to wtedy musimy pamiętać, że to już nie podlega reklamacji. Ale tak przysługują nam możliwość reklamacji z rękojmi, z gwarancji. Jeżeli robimy zakupy przez internet, mamy 14 dni, żeby odstąpić od umowy. Jeżeli robimy zakupy tradycyjnie w sklepie, to też musimy pamiętać, że tutaj nie ma zwrotów. Dlatego dowiedzmy się wcześniej, bo czasami sklepy same wprowadzają w swoich regulaminach możliwość zwrotu, ale wtedy to jest na ich zasadach. W razie problemów ze zwrotem warto o poradę zapytać specjalistów. Tym świątecznym akcentem kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.